Dzień dobry moi mili, witam się z Wami w kolejnym odcinku Roseberry Home na YouTubie. Dziś opowiem Wam o tym, jak zaaranżować wiosenny, wielkanocny stół. Partnerem dzisiejszego odcinka jest marka Szklana Witryna. Aranżacja stołu, którą tutaj widzicie, została przygotowana w oparciu o trzy kolory. Postawiłam tym razem na pastelową żółć, do tego dodałam purpurę oraz akcenty złota. Wszystko wygląda bardzo elegancko i bardzo dostojnie. Standardowo chciałabym zacząć od opowiedzenia Wam o tkaninach, które wybrałam. I zacznijmy od obrusu, który jest bardzo elegancki. To obrus, który został wykonany z takiej aksamitnej, welwetowej tkaniny. Jest bardzo dostojny, nadaje elegancji całej tej aranżacji. A dodatkowo możecie zobaczyć na stole również piękne, lniane, żółte serwety, które zostały zdobione złotym pierścieniem. Także to baza, na której pojawia się dalej cała aranżacja. Miejsce dla każdego gościa zostało wyznaczone za pomocą fioletowych, cyrkoniowych podkładek. Na nich pojawiła się porcelana z kolekcji białej Marii Rosenthala, do tego złote, połyskujące, klasyczne sztućce od Mepry i dodatkowo serwety przyozdobione złotymi pierścieniami. Szkło, które tutaj widzicie, pochodzi od producenta o wdzięcznej nazwie Szklana Witryna. Szklana Witryna specjalizuje się w zdobieniu, dekorowaniu szkła i tak jak możecie zauważyć, ta kolekcja została ręcznie ozdobiona 24-karatowym złotem. Pojawia się piękny szlif w formie krateczki oraz szkło to zostało pomalowane na kolor purpurowy. Jeśli wejdziecie na stronę Szklana Witryna, zobaczycie, jak wiele barw i zdobień może się na kieliszkach, na szklankach pojawić, więc jeśli poszukujecie tego typu dekoracji, bardzo zapraszam. Ta kolekcja, którą tutaj widzicie, nazywa się Bejrut i nawiązuje swoimi zdobieniami do stylu orientalnego. Warto powiedzieć słów kilka o szkle, które tutaj widzicie. I zaczynając od prawej strony mamy piękną szampanówkę. To jest kielich, który nadaje się zarówno do wina białego, jak i czerwonego. Ten natomiast świetnie nada się do różnego rodzaju likierów. Klasyczna szklanka do long drinków, do tego cukiernica bądź bomboniera, również bardzo ładnie zdobiona. W ramach szklanej kolekcji możecie również zamówić karafki, dzbanki. Po dwóch przeciwległych stronach stołu umieściłam dwa maleńkie wazoniki, w których przygotowałam bukieciki z typowo wiosennych kwiatów. Widzicie tutaj fuksjowe i kremowe goździki, zatrwian, gałązki ruskusa. Całość prezentuje się bardzo wdzięcznie i lekko. Środek stołu został ozdobiony kryształowymi złotymi świecznikami, a na nich pojawiły się purpurowo-złote świece. Zobaczcie, na środku stołu postawiłam piękny, wysoki bukiet z goździków z dodatkiem zatrwianu i ruskusa. On jest w kryształowym, również fioletowym wazonie i ten bukiet stanie na wyspie, podczas gdy na środku stołu pojawią się wielkanocne potrawy. Na środku stołu akcent wielkanocny w postaci zajączka z żywicy oraz jajeczek. Zostały one ręcznie wykonane i zdobione na złoto-purpurę oraz róż. Mam nadzieję, że przygotowany przeze mnie materiał spodobał Wam się. Jeśli tak, serdecznie zapraszam do pozostawienia pozytywnego śladu po sobie. Pozostawcie proszę kciuka w górę, pozytywny komentarz, podzielcie się materiałem, będzie mi bardzo, bardzo miło.